Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Zapraszam do zagrania ciekawego utworu, bardzo ważnego, używanego często podczas imprez urodzinowych. Zaczynamy. Dobra, tutaj mamy taką zabawę. Operujemy w tym utworze w granicach progów 4, 2, 3, czyli właściwie w tym paśmie gitary, nie musimy się nigdzie bardziej wysuwać. Sama melodia by brzmiała tak. Całkiem prosty motyw. Zaczynamy granie od drugiego progu na trzeciej strunie. Raz, dwa, trzy. Dwa. To jest to nasze sto. Tu akurat w tej piosence to jest fajne, że można powiedzieć każdy dźwięk to jest jeden wyraz. Sto lat, sto lat. Niech. Cholera, nie umiem grać i śpiewać. Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. O, było elegancko. Wybaczcie mi to, że nie potrafię zaśpiewać i zagrać melodię równocześnie. Co innego byłoby z akordami. Dobra, czyli zaczynamy tak. Jest 2, 4. Tutaj dźwięki są, jak widzicie, są urywane. One są dosyć szybko wybrzmiewające. Jak to zrobić, żeby szybko wybrzmiewały? Po prostu podnoszę ten palec. Znaczy nie podnoszę, bo tu może widać zbyt wyraźny ruch podnoszenia i żeby się nie sugerować. To jest takie, że po prostu o, urywam dźwięk przez puszczenie palca. Taki bardzo mały, nieznaczny ruch. Widzicie, jest, ma być tak, a nie trzymamy. To zależy już od waszego wyboru, ale w oryginale powiedzmy to brzmi właśnie. Może być taki tak, jak to woli. Dobra, już tutaj się mylę. Także dajecie czadu. Teraz przechodzimy na grubszą 4 i z powrotem struna G pusty. Czyli jeszcze raz. Mam nadzieję, że to było wszystko widoczne. Teraz drugi takt. On by się składał z takiego oto zagrania. Struna G na zerowym progu tym razem, a struna D na drugim. Strunie D. Mam nadzieję, że to było w miarę łatwo pokazane. Trzeci takt był właśnie jeszcze raz, jeszcze raz. Właśnie jeszcze raz. O, właśnie, jeszcze raz zagram to jeszcze raz. Na strunie G, czyli znowu trzecia od dołu. Raz, dwa, trzy. Gramy dwa razy na drugim progu. Jeszcze, jeszcze. To akurat mamy jeszcze. Dwa dźwięki na jeden wyraz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Niech
żyje, żyje nam. Czyli dobra, żeby to już, bo to trochę wam mieszam. 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2. Schodzimy na strunę B, czyli na strunę drugą. 3, 2. Później schodzimy na, wchodzimy na górę, na strunę G. Tutaj widzicie, wchodzę już tym palcem. Te w sumie lepiej sobie zostawić, zamiast przeskakiwać. To byłoby za dużo skakania. Jeśli mam tutaj palec wolny, mogę go przełożyć. I tutaj gram tak. 4, 3, 4. Czyli ten palec, ten, znowu ten środkowy od gniewnych takich wyrazów, przekładam z drugiej struny na trzecią strunę. Czyli gram tak. 3, 4. Można jeszcze zrobić taki vibrato lekki. Albo po prostu można sobie zostawić elegancko wybrzmiewająco. Jeszcze raz. O, to byłby trzeci takt i teraz czwarty, w sumie najłatwiejszy. To operujemy wszystko na strunie tej naszej wspaniałej B, czytaj H. 2, 2, 2, 3. Tutaj też wypadałoby zagrać, żeby te dźwięki tak w sposób troszeczkę urywany. Słyszycie? Albo można wybrzmieć te dźwięki. Tu skończyłem na przykład na 15 progu. To jest ten sam dźwięk co na trzeci. Ten sam dźwięk D. Czyli teraz zagram jeszcze raz całość. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania, papatki. Gościu, zasubskrybuj. Błagam cię.